pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Łukowie gościła młodzież z Niemiec i Izraela. Wspólnie z łukowską młodzieżą brali oni udział w muzycznym wydarzeniu upamiętniającym 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Goście z niemieckiego Herne i izraelskiej Hajfy przebywali w Łukowie 5 dni. Zwiedzili Majdanek i Warszawę. Ich pobyt w Łukowie na żywo relacjonowało Radio Lublin. Powiat łukowski podjął próbę promocji z udziałem wozu satelitarnego, wozu transmisyjnego, który stoi obok, a więc relacja na żywo przez kilka godzin w paśmie Apetyt na radio. I oczywiście powodem do spotkania tutaj i tej transmisji jest zapowiedź międzynarodowego koncertu, a więc kolejne niezwykłe wydarzenie, bo do tego oczywiście nawiązuje. Mówimy o 250 chórzystach z trzech krajów, chór Lutnia z pierwszego liceum imienia Tadeusza Kościuszki, chór z Niemiec i orkiestra z Herne i z Kaify z Izraela. Młodzież, która w związku z 70. rocznicą zakończenia II wojny światowej chce przedstawić program artystyczny dla mieszkańców, chce podzielić się pewnymi przeżyciami, emocjami, wystąpić przed szeroką publicznością, a z kolei władze powiatowe chcą, żeby ten koncert miał jak największy oddźwięk i stąd wóz satelitarny, stąd reportaż, który poprzedza transmisję na żywo, stąd tematyka ludności żydowskiej, no bo przecież ludność narodowości żydowskiej rozsiana po całym świecie ma również korzenie na naszej ziemi. A kto dzisiaj na antenie Radia Lublin będzie promował powiat łukowski? Kto będzie promował Łuków? Zaprosiliśmy wiele osób. Pojawią się tutaj przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele szkół różnych, młodzież, ZHP, ZHR, a więc organizacje pozarządowe, społeczne. Myślę, że też przedstawiciele Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji. Także dobór osób w relacji na żywo jest nieprzypadkowy i wydaje mi się, że interesujący dla słuchaczy. Młodzież spotkała się też z władzami miasta i powiatu. Witając gości z Niemiec i Izraela, starosta Janusz Kozioł przypomniał wspólną historię, jaka łączyła przed wojną nasze narody. Przed wojną przecież w Łukowie, czy w wielu innych naszych miejscowościach, było nawet połowę Żydów, ale były też na terenie powiatu kolonie typowo niemieckie, chociażby w Aleksandrowie pod Łukowem, w Józefowie pod Serokomlą. Więc te nacje żyły, mieszkały, pracowały obok jakby siebie, ale przecież nie dało się nie współpracować, czy też nawzajem się wspomagać. Jak się okazuje, było to możliwe. No, nieszczęście, tragedia wojny spowodowała, że dzisiaj już tak nie jest, bo niewielu mieszka Żydów na terenie naszego powiatu, a Niemców w ogóle już nie mamy. Tym niemniej to dobrze, że o tamtych czasach pamiętamy, ale robimy wiele, żeby dzisiaj między naszymi narodami budować mosty, a nie przepaść. Tym budowniczym tych mostów jest pan Eckhardt, który ze szkołą, z liceum współpracuje od wielu lat i dzisiaj spotykamy się, kiedy ten most już powstał, jest gotowy. Es gibt viele Gemeinsamkeiten in der Musik der israelischen, der polnischen und der deutschen Gruppe, auch in dem gemeinsamen Musizieren. Es gibt aber auch einige Unterschiede und diese Unterschiede, die dürfen wir gegenseitig zunehmend lernen, besser zu verstehen. Und so ist es jetzt unsere gemeinsame Aufgabe und Chance für die Zukunft, diese Unterschiede, die uns noch trennen, und jeder weiß, es gibt viele Unterschiede, die uns trennen, die zu überwinden, um ein neues gemeinsames Verständnis zu finden. Und ich würde mich freuen, wenn wir in wenigen Jahren, vielleicht auch erst in 15 Jahren, so gute gemeinsame Freunde wären, wie wir das mit der polnischen Schule jetzt schon sind. Jest to wielkie wydarzenie w życiu pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Łukowie. Po raz pierwszy gościmy jednocześnie dwóch partnerów zagranicznych. My prowadzimy bardzo aktywną wymianę międzynarodową, między innymi jeszcze ze szkołą z Brześcia, ale jednocześnie z dwóch państw to po raz pierwszy przebywa młodzież pod opieką opiekunów. Gościmy łącznie ponad 120 osób. Przebiega wszystko bardzo sprawnie. W tym miejscu chciałem bardzo gorąco podziękować naszym rodzicom, uczniom,
uczniów naszych, licealistów, którzy goszczą w domach młodzieży z Niemiec. Wielkie zaangażowanie również nauczycieli, germanistów, nauczycieli języka angielskiego. Cała szkoła po prostu tym żyje i no, bardzo się cieszymy na to spotkanie i wierzę, że dzisiejszy koncert, na który bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu łukowskiego, mieszkańców Łukowa, będzie wielkim wydarzeniem zarówno kulturalnym, ale też wychowawczym, jeżeli chodzi o naszą młodzież, bo to jest takie główne credo właśnie wychowanie młodzieży w duchu pokoju. Głównym punktem pobytu był wyjątkowy koncert. W kościele świętego brata Alberta wystąpił izraelsko-niemiecko-polski chór. To muzyczne wydarzenie upamiętniało 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej.
Głównym punktem koncertu było wykonanie pasji według świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha. W kolejnej odsłonie koncertu chóry zaprezentowały pieśni izraelskie.
Na zakończenie występu chóry i orkiestra wykonały Odeł do radości. Pieśń zaśpiewano w trzech językach – hebrajskim, niemieckim i polskim. Jej treść była idealnym podsumowaniem spotkania, apelem o jedność, miłość i współpracę.